Szczepionka na koronawirus najprawdopodobniej będzie dostępna na wiosnę, a to oznacza koniec epidemii, mówi minister zdrowia i dodaje, że dostępność szczepionki w Polsce będzie zapewniona dzięki uczestnictwu we wspólnym europejskim mechanizmie zakupowym. Prototyp polskiej szczepionki właśnie opracowali naukowcy z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. O szczegółach Karol Jałtuszewski. Szczepionka może być gotowa już w grudniu, a do pacjentów ma trafić na wiosnę, mówi minister zdrowia. Na wiosnę jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli już szczepionkę, co tak naprawdę definitywnie zakończy pandemię. Szczepionka nie będzie obowiązkowa dla wszystkich, ma być za to refundowana lub kosztować symboliczną złotówkę. Dostępność dla polskich pacjentów jest pewna, bo uczestniczymy we wspólnym unijnym mechanizmie zakupowym. Jest europejski mechanizm zakupowy, w którym wszystkie kraje Unii Europejskiej, mówiąc kolokwialnie, zrzucają się na szczepionkę. Nad szczepionką przeciwko SARS-CoV-2 pracuje na całym świecie ponad 120 zespołów naukowych. Bardzo dużo jednostek naukowych, bardzo dużo firm pracuje nad opracowaniem szczepionki. Jeżeli to, co oni stworzą, będzie działało, faktycznie realne jest, że wiosną ta szczepionka będzie dostępna. Prototyp polskiej szczepionki właśnie opracowali naukowcy z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ja myślę, że pierwsze szczepionki ludziom podamy za kilka miesięcy. Na to liczę, że w ciągu pół roku będziemy gotowi.